swój 2021 rok? Bo ja tak. Nigdy nie powiedziałem wam tego wprost, ale po prostu miałem stan depresyjny i bardzo głęboki okres depresji, bardzo głębokiej depresji. I kiedy robiłem te filmiki i rzucałem je, to za każdym razem miałem ataki paniki, czy one są wystarczająco dobre. Czasami nawet płakałem co każdy filmik. Może nie tyle co tej wody za mną, ale zdarzało mi się. Moim promykiem nadziei wtedy było to, że mogłem porozmawiać z moim tatą albo moją siostrą, mogłem się im wypłakać, miałem odwagę z nimi o tym porozmawiać. Ale nie miałem wtedy tyle odwagi, żeby wam o tym powiedzieć. Więc tak, płakałem nad klawiaturą, kiedy montowałem filmik. Później miałem mini atak paniki, kiedy go rzucałem, zastanawiając się, czy wszystko jest z nim w porządku, czy jest idealny. Później miałem kolejny mini atak paniki, kiedy był w nim jakiś błąd ortograficzny albo błąd w montażu. A następnym krokiem było leżenie na kanapie czy na łóżku i oglądanie głupich filmików i seriali. Bo kiedy wyłączałem ten szum i zostawałem z moimi myślami, no to były one bardzo depresyjne. No i tak czułem, tata mi o tym mówił, moja siostra, mój brat, wszyscy mi o tym mówili, martwili się bardzo o mnie. No i też sam w głębi duszy widziałem, że powodem tego był mój tryb życia, mój styl życia. Wróciłem do jeżdżenia na rowerze w tym lesie, zacząłem chodzić na spacery, zacząłem łapać słońce, naprawiłem swoją dietę, przestałem jeść gówniane żarcie, jeśli tak to w ogóle można nazwać, żarciem, jedzeniem. I teraz jest coraz lepiej. Fortnite jest dalej w moim sercu i za każdym razem, kiedy coś się dzieje w tej grze, mam wystrzały super pomysłów na filmiki, na montaż tych filmików i tak dalej. Tylko coś w środku trzymało mnie z tyłu, tak trzymało mnie na łańcuchu, że dopóki tego nie powiem, jak było naprawdę. I chciałem też dodać, że to nie jest to zapowiedź powrotu. To jest coś, co trzymałem w sobie od bardzo dawna i czuję się, jakby to był ten kurek taki, ten taki, który tak trzymał ten cały kanał w miejscu. Mam nadzieję, że to był taki kurek. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jak o niej myślę... Za 2 lata biorę ślub i zakładam rodzinę. Na przestrzeni ostatnich lat moje spojrzenie na świat bardzo się zmieniło. I doszedłem do wniosku, że te wszystkie materialistyczne rzeczy, którymi chciałem sobie znaleźć szczęście, tego tak naprawdę mi nie dadzą. I wiecie, jak fast food dosłownie wypełnia wasz żołądek, ale nigdy nie daje takiej prawdziwej satysfakcji jak dobre, prawdziwe danie? No to tak samo się z tym czuję. I chcę zostać ojcem. Kiedy byłem w tym dołku, sięgałem po miłość moich bliskich i czuję się jak dupek za to, że nie powiedziałem wam o tym wprost wcześniej, ponieważ wiele innych osób też się z tym zmaga. No i warto o tym rozmawiać, bo zawsze po tym czuję się wielką ulgę, jest po prostu ta droga jest taka bardziej przejrzysta. I zawsze, kiedy nagrywałem te moje filmiki o powrocie, to brakowało mi tego, że nie powiedziałem o tej części mojego prywatnego życia, ale jednak związanego z YouTube'em. Znaczy, bo nie wciskałem wcześniej kitu, bo chcę wrócić i tak dalej, tylko po prostu unikałem tego tematu jak ognia, bo wstydziłem się. Okej, i to by było na tyle. Jak zawsze, dziękuję za oglądanie.